widzieliście, kim jest Kazimierz Kwiatkowski? My też nie wiedzieliśmy, dopóki nie przyjechaliśmy do Wietnamu, a to właśnie najbardziej znany w Wietnamie Polak, szczególnie tutaj, w Hoi An, bo to właśnie on uratował to miasto właściwie przed zagładą najważniejszych zabytków i właśnie dlatego ma tutaj swój pomnik, który jest za moimi plecami. Co właściwie Polak robił w tym mieście? Przyjechał do Wietnamu w ramach odpowiedzi polskiego rządu na apel Wietnamczyków. Wietnam prosił bowiem o pomoc w ratowaniu zabytków na terenie zniszczonego wojną kraju. Została wtedy utworzona polsko-wietnamska misja konserwacji zabytków, a jej kierownikiem został właśnie Kazimierz Kwiatkowski. A właściwie Kazik, bo Wietnamczycy tak właśnie go nazywali, bo nie byli w stanie przeczytać jego imienia i nazwiska. Kojarzyli go też ze Znachorem, bowiem ten film był w Wietnamie bardzo popularny, a Kazik, potężny, z gęstą brodą, przypominał Jerzego Bińczyckiego, odtwórcę tytułowej roli. Jego pierwsze prace były związane z konserwacją kompleksu hinduistycznych świątyń w Mysore, w dawnym imperium Chamów, i nie były łatwe, bo trzeba było najpierw ten teren po prostu rozminować. Dziś świątynie przypominają mniejszą kopię tych znanych kambodżańskich Angkor Wat i są dziś wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale odwiedzają je znacznie mniejsze tłumy niż te w Kambodży, więc warto przyjść i nacieszyć oko tym pięknym miejscem w dżungli. Gdy Kazimierz Kwiatkowski pracował w Mysore, doszły go słuchy, że władze Hoi An chcą wyburzyć zabytkowe kamienice w środku miasta, bo są zrujnowane, zagrzybione i generalnie do niczego się nie nadają. Kazik pojechał więc do miasta, wyjaśniał, że architektura Hoi An jest wyjątkowa na skalę światową, bo łączą się tu wpływy i chińskie, i wietnamskie, portugalskie, francuskie, chamskie, a nawet japońskie. Twierdził, że jeśli miasto postawi na odnowę tych zabytków, to będą one po prostu żyłą złota dla mieszkańców. I rzeczywiście nie mylił się, bo dziś to miasto odwiedzają tłumy, a większość mieszkańców żyje właśnie z turystów. Hoi An już po jego śmierci zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a Kazik jest tu traktowany jako wizjoner i bohater, no i jako jedyny obcokrajowiec ma tutaj swój własny pomnik.